Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w dzisiejszym wydaniu programu Na Tapecie, Sara Al-Zahabi. Dziś porozmawiamy sobie w związku z tym, że jest 9. dzień strajku nauczycieli, właśnie o sytuacji w polskim szkolnictwie, o tym, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I przeanalizujemy sobie od A do Z, z jakimi problemami stykają się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Moim i Państwa gościem dziś jest pan Piotr Dmitrowicz, historyk, publicysta. Witam serdecznie, panie dzień Piotrze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie Piotrze, zacznijmy może od tego, czy w Polsce zawód nauczyciela jest prestiżowym zawodem, przynajmniej według pana. To jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście zawsze przy okazji takich konfliktów czy problemów w szkolnictwie mówi się, czy używa się takiego pięknego słowa jak etos. Etos nauczycielski, tak? To można oczywiście odnieść też do innych zawodów, takich jak prawnik, lekarz. Myślę, że to jest trochę staroświeckie słowo. Jeżeli ten etos był i funkcjonował, to on funkcjonował przed wojną. Wynikał z kilku różnych względów. Po pierwsze, dlatego, że szkolnictwo, szczególnie to średnie i wyższe, było tak naprawdę elitarne, a więc i ci, którzy ten zawód uprawiali, tworzyli pewną elitę. Dzisiaj oczywiście używa się tego trochę w takim tonie publicystycznym. Skoro nauczyciele strajkują, to odwołuje się, przeciwnicy tego odwołują się do tego, że jest etos, że nie powinni tego robić. Mnie się wydaje, że ten etos nauczycielski upadł już wiele, wiele lat temu i to jest bardzo trudne, ale wiele, wiele przyczyn się na to złożyło. Od oczywiście kwestii finansowych, tych najbardziej banalnych, ale poprzez kwestie związane z całym systemem szkolnictwa, z tym, jak to wygląda. Pamiętajmy, rozmawiając o szkolnictwie, że szkoła nie tylko ma uczyć, ale i wychowywać. I przez wiele lat ten drugi element, ten element wychowawczy, często może ważniejszy od tego, czy uczeń będzie wiedział więcej czy mniej, był gdzieś na drugim planie i to powodowało, że nauczyciele z jednej strony w tych różnych rankingach, podobnie zresztą jak na przykład wykładowcy akademicy, plasują się bardzo wysoko, po drugie nie przekłada się to na żadne profity finansowe. Przecież pamiętajmy, że w Polsce również wykładowcy uczelni wyższych, szczególnie poza Warszawą, zarabiają bardzo skromne pieniądze, mówiąc delikatnie. Czyli można powiedzieć, że współcześni nauczyciele, takich nazwijmy, powiedzmy, mają mniejszy wpływ na uczniów, na młodzież, niż było to kiedyś, wcześniej? Myślę, że to jest nieporównywalne, bo oczywiście świat się zmieniał, ale tak, ten wpływ jest może nie, jest inny, bo świat jest inny, tak? I dzisiaj młody człowiek ma bardzo wiele różnego rodzaju impulsów, ma bardzo wiele możliwości zdobywania wiedzy, czy spędzania wolnego w czasu w sposób absolutnie inny niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. I ta zmiana jest tak duża, że mówiąc kolokwialnie, szkolnictwo nie nadąża za tym, nie dostosowuje się, a powinno w dużym stopniu, do tego, jak się zmienia świat. Oczywiście to nie jest tak, że powinno się dostosowywać w 100%, bo pewien fundament, pewien szkielet zawsze funkcjonuje w szkolnictwie, tym bardziej, że jest to element państwowy, także państwo jako instytucja, tak, tworzy pewien szkielet, pewien zrąb, który się odwołuje do tego, do jakichś fundamentów, do tego, czego uczymy, w jaki sposób uczymy i tak dalej, i tak dalej. A na czym głównie skupia się polska podstawa programowa? Bo też swojego czasu był pan nauczycielem w jednym z warszawskich liceów. Na co głównie jest nacisk w dzisiejszej edukacji? Czy faktycznie na to, żeby się czegoś sensownego dowiedzieć, wyjść, zobaczyć, czy jednak, żeby po prostu kolokwialnie mówiąc, pewien materiał odbębnić, tak? No nie będę tutaj odkrywczy, jeśli powiem, że ten element biurokratyczny w szkole jest wręcz dramatyczny i to się przekłada oczywiście na programy nauczania. Po pierwsze na kwestię tego, że uczymy bardzo często pod egzaminy, czy pod konkretne rozwiązywanie konkretnych zadań egzaminacyjnych, najczęściej niestety testowych, które de facto nie wymagają jakiegoś większego polotu. Kilka lat temu robiono badania na przykład w polskich gimnazjach na temat tego, jak się uczy języków obcych i wyniki były dramatyczne w tym względzie, że pokazały, że nauczyciele
zmuszeni programem niestety, uczą właśnie pod egzamin gimnazjalny, uczą pod testy, a nie uczą tego, co najważniejsze, czyli tego, żeby uczeń mógł się biegle posługiwać językiem. I to możemy przełożyć na pewnie znaczną część innych przedmiotów, więc praktyka i teoria to jest bardzo rzecz ważna. Znowu, to nie jest nic odkrywczego na Zachodzie, że tak powiem, od lat kładzie się dużą wagę do tego, żeby to, czego uczymy, żeby miało przełożenie praktyczne, albo mówiąc jeszcze inaczej, że uczeń, przyswajając sobie jakiś zasób wiedzy, musi czy powinien wiedzieć, jak może go zastosować, z niej korzystać, że widzieć jakiś praktyczny element, który on z tego wykorzystuje. Jeżeli to jest oderwane od rzeczywistości, to nie ma to najmniejszego sensu. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że uczniowie, którzy idą na studia na przykład, nie mają pojęcia o jakiejś takiej fundamentalnej geografii, o państwach, o tym, gdzie, jakie państwo leży, jakie miasto, jaka stolica, to z czego to wynika? Ale to jest wina nauczycieli według pana, czy no? Nie, no to jest wina programu z jednej strony, bo ten program nakłada na ucznia to, że on się musi uczyć o tym, jakie jest pogłowie bydła i gdzie, ile wyhodowano tego. Przecież to nie ma żadnego znaczenia. To jest oczywiście wina, że tak powiem, całego systemu edukacyjnego, który tak fatalnie tworzy te programy. Natomiast nauczyciel tutaj ma niewielkie pole manewru. Pewnie kreatywny nauczyciel potrafiłby z tego jakoś wyjść. Z drugiej strony on znowu jest między młotem a kowadłem, bo jeżeli te pogłowie bydła, o którym mówiłem, później się pojawia na egzaminach, no to on musi tego ucznia właśnie tego nauczyć. Ale to jest znowu z tego rozliczane, bo wspominał pan właśnie o tej biurokracji. Często nauczyciele właśnie za chwilę jeszcze do kwestii biurokracji przejdziemy, natomiast często nauczyciele narzekają właśnie na to, że zamiast spędzić ten cenny czas z uczniem, tak, nawet te zajęcia jakieś pozalekcyjne odbyć, oni muszą robić, jakby dopełnić swoją biurokrację. Na czym ta biurokracja polega, tak, konkretnie? Jakie to są wymagania są stawiane? No to jest wypełnianie różnego rodzaju dokumentacji, która tak naprawdę nie wiadomo czemu służy. Część jest z tego wysyłana na przykład do kuratoriów oświaty. Ja osobiście uważam, że kuratoria oświaty już dawno powinny być zlikwidowane, bo one właściwie w żaden sposób sensowny i praktyczny nie pomagają w funkcjonowaniu szkolnictwa. I to rzeczywiście, no, to jest tak jak w każdym zawodzie czy w każdej pracy. Jeżeli wykonujemy coś, co widzimy, że nie ma żadnego sensu, to nie źle wpływa na pracę nauczyciela. I wypełnianie, pisanie jakichś raportów zupełnie nikomu do niczego niepotrzebnych, nie tylko, że absorbuje czas nauczyciela, ale ogranicza jego inwencję, bo on przecież mógłby w tym czasie zająć się tym, co jest fundamentem, czyli edukacją i wychowaniem. Zgadza się. Podeprę się teraz tym, co tutaj mam napisane, mianowicie według Centrum Rankingów Światowych Uniwersytetów nie wypadamy najlepiej, bo delikatnie mówiąc, to jest ranking sporządzony na rok 2018-2019. Pojawiamy się dopiero na 260. miejscu, to jest Uniwersytet Warszawski, tych miejsc jest 844, a Uniwersytet Jagielloński zajmuje 381 miejsce. Z czego to wynika? Dlaczego tak niski, można powiedzieć śmiało, poziom panuje właśnie na polskich uniwersytetach? Nie mamy nakładów na to, żeby dobrze kształcić przyszłych magistrów? Ja myślę, że nie, no bo przecież, że tak powiem, polska młodzież nie jest ani mądrzejsza, ani głupsza od młodzieży z innych krajów, bo to nie na tym rzecz polega. Natomiast jest to system naczyń połączonych i z jednej strony nauczyciele szkół średnich na przykład mówią, że mają ten program, muszą tego uczyć, z drugiej strony słyszymy bardzo często od wykładowców akademickich, że oni dostają uczniów nieprzygotowanych, takich bez fundamentów, bez pewnych podstaw.
W moim przekonaniu wszystko to wynika z tego, że nie ma absolutnie żadnej korelacji pomiędzy tym, czego i jak się uczy w szkole średniej, a tego, czego się wymaga na studiach. I to jest jedna rzecz, prawda? Ale nie, może nawet nie najważniejsza. No, jest jeszcze kilka innych elementów. Wykładowcy uniwersyteccy nie znają programów szkolnych, nie wiedzą, jakie to ma przełożenie. Kolejna rzecz bardzo, bardzo ważna. W Polsce właściwie ja nie widzę, żeby funkcjonowało coś takiego jak sensowne otwieranie sensownych kierunków na studiach, prawda? Bardzo często mamy taką sytuację, że pojawiają się modne kierunki, na które jest ogromny nabór. To znowu powoduje przecież obniżenie tej jakości nauczania, ale cały problem, fundamentalny moim zdaniem, polega na tym, że w pewnym momencie zrezygnowano z egzaminów na studia i to było dramatyczne założenie, fundamentalny błąd w moim przekonaniu, który polegał na tym, że uznano, że 80 mniej więcej procent polskiej młodzieży musi mieć maturę. No nie ma tak, że musi. No właśnie, nie można z góry założyć, że jakiś procent ludzi będzie intelektualnie zdolny do posiadania wykształcenia średniego. No więc co zrobiono, żeby mniej więcej to osiągnąć? No trzeba obniżyć poziom, prawda? To jest przykład nieszczęsny wprowadzenia matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze. Co zrobiono od razu? Zrobiono próbne badania, z których się okazało, że wyniki są fatalne, więc obniżono wymagania z matematyki po to, żeby uczniowie te egzaminy zdawali. Jeżeli była sytuacja i są sytuacje takie, na przykład, że ktoś, kto zdawał maturę, nie musiał zdawać matury z historii, a mógł aplikować na studia historyczne, to jest, podobne, no to jest to swego rodzaju absurd, prawda? Więc jednak zawsze jest tak, że jeżeli chcemy rozszerzać ten poziom wykształcenia, no to w tym systemie musimy obniżyć jakość nauczania. Z drugiej strony pamiętajmy, że my wchodząc po 89 roku w nową, taką wolnorynkową rzeczywistość, wchodziliśmy z jednym z najniższych odsetków ludzi z wyższym wykształceniem w Europie. To było około 5%. To, czym tak komuniści się chwalili, że oni dają edukację, było tak naprawdę jednym wielkim kłamstwem. Dzisiaj ten poziom wykształcenia wyższego jest znacznie wyższy, chyba ponad 20%, jeśli dobrze pamiętam, ale za tym właśnie nie poszła jakość. Mówię, to jest system naczyń połączonych. Jeżeli, przepraszam, jak powiem, jak źródło historyczne, za moich czasów, nie wiem, profesor, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na seminarium miał 15 studentów, z którymi pracował i którzy później zdobywali to wyższe wykształcenie, pisali u niego magisterium, to mógł się tymi studentami zajmować. Jeżeli dzisiaj mamy sytuację, że jeden profesor, mówiąc nieładnie, obsługuje 100 czy więcej studentów, to ile czasu on może poświęcić? Nie ma tej więzi tego, co kiedyś nazywano mistrz uczeń, prawda? Kiedy student traktował swojego profesora, u którego pisał magisterium, jako tego mistrza. Miał do niego ogromny respekt. Ten profesor miał czas dla niego. Oni się spotykali, rozmawiali, prawda? A dzisiaj to wszystko znowu gdzieś nam umknęło. Teraz jeszcze tak na chwilę przenosząc się do obecnej sytuacji, tak jak już na samym początku wspomniałam, jest 9. dzień strajku nauczycieli. To wszystko oczywiście, tutaj głównie mówi się o tym, że to jest kwestia finansowa, tak, że nauczyciele narzekają na niskie zarobki, ale zanim o zarobkach jeszcze powiemy, czy to dobrze według pana, panie Piotrze, że właśnie nauczyciele wybrali taki moment na strajk? Mówiąc taki moment, mam na myśli egzaminy państwowe zewnętrzne. Nadchodzą matury, które stoją pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy uczniowie w ogóle będą mieli szansę do nich podejść. Czy według pana
Jest to egoizm ze strony nauczycieli, czy raczej da się ich pod tym względem zrozumieć? Czy ja bym nie chciał oceniać intencji nauczycieli, zarówno tych strajkujących, jak i tych, którzy nie strajkują, bo to jest bardzo, bardzo trudne. No, patrząc na to pragmatycznie, no wybrali taki moment, żeby społeczeństwo, żeby ci, którzy rządzą, zauważyli, że oni strajkują. Być może gdyby wybrali inny moment, to nikt by się na ten temat nie zająknął. Natomiast najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że nastąpiła potworna polaryzacja i strajk, który w zasadzie miał dotyczyć finansów, niestety w mniejszej mierze jakichś reform takich fundamentalnych, dzisiaj spowodował ogromny podział wśród samych nauczycieli. I to uważam za ogromny dramat, bo pamiętajmy, że ci ludzie za chwilę, strajk się skończy, wrócą do pracy, będą musieli pracować ze sobą. Przecież to jest tak jak w każdej firmie, jak w każdym zespole. Jeżeli ten zespół jest skłócony, to będzie funkcjonował nie najlepiej, znowu mówiąc delikatnie. I to samo mamy na poziomie całej Polski. Część społeczeństwa wspiera nauczycieli, część nie, część ma dzieci akurat w takim wieku, które będą zdawały egzaminy, więc też inaczej na to patrzy, a nie ma tutaj tego, co fundamentalne, czyli dialogu nie tylko na temat kwestii finansowych, ale właśnie tych merytorycznych. No być może to jest już tak dramatyczny moment, że warto by może zacząć dyskutować nie tylko o finansach, bo one będą zawsze wracały. No, ktoś strajkuje za rok, dwa, trzy, znowu się okaże, że te pensje są zbyt niskie i tak dalej. Natomiast fundamentalna reforma w oświacie, jeśli idzie o sposób zatrudniania nauczycieli, sposób ich wynagradzania i tak dalej, to jest to, o czym powinniśmy rozmawiać. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że powinno się pracować dla samej idei. Czy faktycznie zarabiając niewiele, ale mając powiedzmy zawód, który się lubi, tak, uprawiać na co dzień, czy to nam wystarczy do tego, żeby właśnie dla tej samej idei przez całe życie móc pracować z taką samą motywacją, według pana? Oczywiście bardzo, bardzo łatwo jest tak powiedzieć, prawda? No oczywiście, że pracować dla idei. Dobrze jest pracować, robić to, co się lubi. Każdy zawód, wracając do tego, co pani redaktor była łaskawa powiedzieć na początku, posiada pewien swój etos, pewne zasady, którymi się powinien kierować. I nieważne, czy to jest nauczyciel, lekarz, prawnik, makler giełdowy, prawda? Każdy ma pewien kodeks zachowań, pewien elementarz zasad, którym powinien być wierny, natomiast wiadomo, że ideami nie można się nakarmić i to raczej nie była wypowiedź, która by zyskała pewnie aprobatę nauczycieli, bo mówienie ciągle nauczycielom o etosie, o tym, że to jest ich obowiązek, to nie jest najlepsze. Z drugiej strony pamiętajmy, do tego zawodu każdy idzie świadomie. I ja uprawiając ten zawód wiedziałem, mówiąc nieładnie, na co się pisze i, że tak powiem, przyjmowałem to z całym dobrodziejstwem inwentarza. To też o tym powinniśmy pamiętać. Natomiast znowu, cały czas, jak pani widzi, wracamy do tej kwestii tego, w jaki sposób się powinno zatrudniać nauczycieli, jak oni powinni pracować, jak powinni być wynagradzani. Dzisiaj jest tak, że młody nauczyciel wchodzący w ten zawód, no pewnej bariery finansowej nie przeskoczy, a przecież gdybyśmy wprowadzili proste zasady, takie jak funkcjonują w każdej zwykłej firmie, jesteś dobry, angażujesz się, masz wyniki, to dostajesz dodatkowe pieniądze, nie wiem, podwyżkę, premię i tak dalej. Nie, dziś, zresztą to mamy te szczeble awansu zawodowego, które też wymagałyby reformy. No a mówię, no a możesz być młody, dobry i co z tego? No. Ale teraz powiem panu, panie Piotrze, co ludzie mówią i jaka jest generalnie pośród, myślę, sporej grupy ludzi opinia na temat prac nauczycieli. Że to jest powolna kawka w pokoju nauczycielskim, że 14 godzin, góra 15 przed tablicą, w porównaniu chociażby
do Niemców czy Turków, którzy tych godzin spędzają znacznie więcej, bo 30, nawet Litwini czy Węgrzy spędzają około 18 godzin, no polscy nauczyciele najmniej i jeszcze mają wakacje, ferie, więc zdążą odpocząć. Czy faktycznie za kulisami ta praca też tak cudownie wygląda? No, oczywiście nie. Znaczy, z jednej strony znowu powiem to, co powiedziałem. No, jeżeli jest tak miło i przyjemnie, to ja zapraszam tych wszystkich, którzy uważają, że to jest taka świetna praca. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak pracowali. Z drugiej faktycznie może to tak wyglądać. Tak nie jest oczywiście i każdy, kto ma w rodzinie kogoś, kto pracuje w oświacie, doskonale wie, że tak to nie wygląda, ale żeby właśnie miało to te zdrowe podstawy, to naprawdę zlikwidujmy kartę nauczyciela, wprowadźmy dla nauczycieli normalny 40-godzinny tydzień. Jeszcze raz, panie Piotrze, karta nauczyciela. Na czym ta karta nauczyciela polega? Tak, żeby... Karta nauczyciela między innymi mówi o tym właśnie 18-godzinnym pensum i to jest ta jedna z tych blokad. Tak? Poza tym karta nauczyciela daje cały bagaż tych właśnie tej ochrony, która powoduje, że właściwie nauczyciel mianowany jest nieusuwalny, no chyba, że jakieś karne wykroczenie bardzo mocne poczyni w szkole, a tak jest nieusuwalny, no więc nieważne, czy on jest dobry, czy on jest zły, będzie pracował, tak? No więc to powoduje znowu, że ta jakość oświaty jest coraz gorsza. Także mówię, wprowadźmy zwykły 40-godzinny dzień pracy. Nauczyciele mogą w szkole wykonywać te rzeczy, które musieliby robić w domu. Oczywiście to wymaga odpowiedniego warsztatu, ale znaczna część szkół posiada komputery, tak, posiada miejsca pracy, gdzie nauczyciel może to wykonywać. Ile lat kształci się nauczyciel? Tak z pana doświadczenia, jak wyglądała pana proces rekrutacji do szkoły, kiedy pan był zatrudniany? To jest kolejna rzecz, którą pewnie należałoby by zmienić, bo oczywiście wygląda to tak, że są studia i w trakcie studiów można wybrać ten kierunek pedagogiczny, który powoduje, że młody człowiek ma te przedmioty takie jak dydaktyka, pedagogika i tak dalej, że odbywa jakieś tam, że odbywa, wyleciało mi słowo, praktyki studenckie w szkole, no a później jest rzucany na głęboką wodę. No i niestety to wygląda tak, że on tak naprawdę dopiero zaczynając pracę w szkole się w dużym stopniu uczy, tak? Więc niestety uczy się na żywym organizmie i to jest też kłopot. Tak, i tutaj często mówi się o dzisiejszej młodzieży, która jest trudną młodzieżą, nad którą trudno... Ale droga pani redaktor, kilka tysięcy lat temu w starożytnym Babilonie też mówiono, że młodzież jest fatalna, że kiedyś taką inskrypcję gdzieś tam odnaleziono właśnie sprzed paru tysięcy lat, że dzisiaj jest fatalnie, kiedyś to młodzież była cudowna, a nie, no zawsze, no młodzi ludzie zawsze się zmieniają, są inni i nie można tego traktować w ten sposób, że oni są coraz gorsi, nie, oni są coraz inni, świat się zmienia i o tym musimy pamiętać. No, szkoła nie jest też instytucją, którą by młody człowiek miał obowiązek lubić, a wręcz odwrotnie. No, jeżeli się kogoś, mówiąc w cudzysłowie, zmusza do tego, żeby przez kilka godzin dziennie przebywał w zamkniętym budynku i wykonywał polecenia i tak dalej, trochę oczywiście upraszczam, to nie jest normalna sytuacja. Zadaniem szkoły i nauczycieli jest zrobić wszystko, żeby ta atmosfera była jak najlepsza, a młodzi ludzie mają to do siebie, że zawsze będą kontestowali. Na tym polega młodość, że się kontestuje tą rzeczywistość. A czy według pana ustawa, która weszła, reforma, która weszła właśnie, która zlikwidowała gimnazję i tym samym wydłużyła czas nauki zarówno w szkołach podstawowych, jak i liceach, czy faktycznie to był dobry krok? Mogę mówić ze swojej perspektywy. Ja pracowałem jeszcze w szkole w czasach, kiedy funkcjonowało 4-letnie liceum.
widziałem te wszystkie zmiany i uważam, że tak. Ale oczywiście to nie jest tylko kwestia zmiany 3-letniego liceum na 4-letnie. Mhm. To musi być głębsza zmiana właśnie związana z programami nauczania, związana i połączona z systemem szkolnictwa wyższego i wtedy to powinno przynieść odpowiednie efekty. 3-letnie liceum w moim przekonaniu nie było dobrym pomysłem. Poza tą zmianą nie dokonano sensownych zmian programowych. Mówiąc krótko, przez 3 lata trzeba było, mówiąc znowu językiem takim bardzo brzydkim, przerobić program prawie na 4 lata i niewiele z tego wynikało. Nie podniosło to poziomu, a wręcz przeciwnie. Mhm. Wrócę jeszcze do tego, o czym pan mówił na początku, mianowicie do tej mody na studiowanie, tak? Teraz właściwie nieważne, czy ktoś ma aspiracje, czy ich nie ma, natomiast po prostu idzie na studia, bo tak robią wszyscy. Tym samym szkoły zawodowe też długo tak nie funkcjonowały. I właściwie, czy taki system, czy on prowadzi do tego, żeby w społeczeństwie był dostatek pod względem różnych zawodów, tak, rzemieślniczych głównie, według pana? Czy szkoły zawodowe dobrze wtedy, kiedy istniały, czy to było dobre dla społeczeństwa? Zawsze musimy patrzeć na rynek, tak, i na to, jaki procent społeczeństwa funkcjonuje w usługach, jaki procent w sprzedaży, w innych elementach. To, że w latach 90. właściwie zwijano to szkolnictwo zawodowe, to w moim przekonaniu był błąd jednak, tak, bo ja sam znam i masę takich przykładów biednych dzieci, których rodzice chcieli je posyłać i wysyłali na siłę do liceum, a oni mówili, ja nie chcę się uczyć, to nie jest, znaczy nie, może źle powiedziałem, nie chcę się uczyć, ja bym chciał być, nie wiem, fryzjerem, piekarzem, już upraszczam teraz i tak dalej, tak, ale w ten sposób, więc to szkolnictwo zawodowe powinno funkcjonować znowu, ale oczywiście nie w oderwaniu od rzeczywistości, nie na takiej zasadzie, że nagle produkujemy, nie wiem, setki czy tysiące mechaników samochodowych, którzy wychodzą z tej szkoły i nie mają pracy. No to wszystko musi być elastyczne. Tak jak w latach 90. na potęgę produkowano specjalistów od marketingu i PR-u, bo takie było zapotrzebowanie rynkowe, ale w którymś momencie to się zapchało. Później no, były takie całe fale, europeistyka jako taki psychologia przedmiot. Tak, psychologia. Co pewien czas to się pojawia, no ale musi to być naprawdę bardzo elastyczne, dostosowane do rynku. Wspomniała pani o tym rankingu Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, ale jeśli dobrze pamiętam, to tam fatalne są pozycje na przykład uczelni technicznych, przecież to jest jakiś wskaźnik dla budowania inżynierii, tak, chociażby społeczeństwa, tak, ale znowu, żeby wykształcić dobrego inżyniera, informatyka, informatyków akurat chyba mamy całkiem niezłych, tak, ale do tego potrzebne jest też zaplecze techniczne, prawda, no, inżynier, który ma później budować, nie wiem, znowu upraszczam, mosty, prawda, on musi mieć to zaplecze do nauczania się, to nie może być taka nauka na sucho, tak, albo w salach czy pracowniach, które pamiętają czasy Jaruzelskiego czy Gierka. Humanista zdecydowanie, humanistę łatwiej, taniej jest wykształcić, tak? W pewien sposób tak, no ale to też pamiętajmy, no ta reforma, którą wicepremier Gowin wprowadza, też przecież budzi dużo emocji, tak, i ona dotyczy w dużym stopniu humanistyki. I tutaj też jest kwestia pozyskiwania grantów, jakiejś takiej aktywności zawodowej. To naprawdę wszystko jest mocno, mocno zmurszałe, to trzeba ruszyć, trzeba zaktywizować. Przecież mamy naprawdę, mogę powiedzieć o humanistyce, rzesze znakomitych młodych ludzi, tylko często jest problem taki, że oni nie znajdują zatrudnienia, nie ma instytucji, czy to naukowych, czy uniwersytetów, na których oni są blokowani, bo tam są wykładowcy, którzy muszą
Właśnie muszą. Dlaczego muszą do emerytury dotrwać kolejne lata? Jeszcze bardzo kwestia, która bardzo często jest na językach, mianowicie, że no, strajk nauczycieli jest według niektórych strajkiem politycznym. No, nie da się pewnie oddzielić tego w związku z tym, że Sławomir Broniarz, wieloletni prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, angażował się w różnego rodzaju polityczne inicjatywy opozycyjne. W związku z tym, że dzisiaj opozycja wykorzystuje niestety, prawda, ten protest, to on cały stał się polityczny. Mówię niestety, bo to jest tylko i wyłącznie ze szkodą dla polskiej szkoły, dla polskich nauczycieli. Tutaj, mówiąc nieładnie, obie strony próbują coś grać, próbują coś ugrywać kosztem nauczycieli. To jest bardzo, bardzo złe. Im szybciej to zakończymy, tym łatwiej nam będzie zasypywać ten naprawdę, naprawdę potworny podział, który się pojawił. Nauczyciele zarabiają 74% tego, co inni pracownicy budżetówki. Co więcej, policjanci, którzy startowali z tej samej stawki jak nauczyciele, dostali podwyżkę 1150 zł, natomiast nauczycielom proponuje się zaledwie 300 zł. Dlaczego tak po macoszemu są finansowo według pana traktowani nauczyciele? Przecież to właśnie dzięki nim powstają kolejne pokolenia i się kształcą, tak? Więc z czego to się bierze? Nie wiem, nie siedzę w głowie ministra finansów, bo rozumiem, że to jest kwestia głównie z tym związana. No na pewno jest tak, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Pytanie, co to znaczy więcej, tak? I czy możemy podchodzić do tego w sposób taki bardzo prosty, że wszyscy dostają tyle samo, wszyscy dostają więcej? No, rozumiem, że te podwyżki, które miały miejsce w policji czy w innych jakichś tam służbach mundurowych, też w różnym stopniu dotyczyły ludzi o różnym doświadczeniu, stopniach tych żołnierskich czy policyjnych i tak dalej. No to nie może być tak, że państwo nagle hurtem wszystkim coś daje, prawda? Tylko musi być za tym jakaś głębsza myśl. Ale z drugiej strony na łamach stacji TVP ukazał się ostatnio reportaż dotyczący udzielania korepetycji po godzinach przez nauczycieli, tego, że bardzo wielu nauczycieli właśnie takie usługi świadczy. Są to korepetycje najczęściej nie tanie, tak? Zwłaszcza jeżeli nauczyciel jest dyplomowany już z dużym stażem i nauczyciele podczas takich korepetycji nie wystawiają paragonu i tutaj też rząd tłumaczy swoje twarde stosunki do nauczycieli tym właśnie, że nauczyciele mają swoje zaplecze finansowe w postaci choćby takiego. Ciężko mi się odnieść do tego, nie oglądam telewizji, więc nie wiem, nie znam tego materiału. Natomiast przecież nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że przez całe dziesięciolecia tak było, że nauczyciele udzielający korepetycji nie wystawiali żadnych faktur, żadnych rachunków i tak dalej. Więc mogę powiedzieć tak, jeżeli to komuś przeszkadza czy nie, no to być może trzeba to już było dawno usankcjonować, tak? Wprowadzić takie elementy, w których nauczyciel prowadzi zwykłą działalność, która polega na udzielaniu korepetycji i w związku z tym odprowadza wszelkie te kwestie finansowe, które by musiał. No to jest tak, to myślę, że jest szukanie kolejnego jakiegoś uderzenia w nauczycieli. Jedni mają możliwości udzielania tych korepetycji, inni nie, więc znowu nie można tutaj generalizować. Nie wszyscy, nie za jakieś duże pieniądze i tak dalej. No, 26 lat temu był podobny strajk, właściwie można powiedzieć, że też dotyczący właśnie niskich płac. I wówczas nauczycielom no, nie udało się odnieść sukcesu. Dzisiaj po 26 latach sytuacja się powtarza. Na ile według pana
Pana są szanse na to, że sytuacja zakończy się pomyślnie? Mam tutaj na myśli właśnie to, że uda im się wywalczyć choćby te 30% podwyżek. Znaczy, ja bym nie patrzył już w tym momencie na to w kategoriach, kto zwycięży, bo przegrali już wszyscy. Przegrali nauczyciele, przegrali uczniowie, przegrali rodzice. Myśmy jako społeczeństwo przegrali, dlatego że właśnie stworzyliśmy ten ogromny podział, że internet jest pełen wyzwisk z wszystkich stron na wszystkich i dzisiaj zainteresowane strony powinny jak najszybciej siąść do rozmów i doprowadzić do jakiegoś kompromisu. Ja wierzę, że taki kompromis jest możliwy, prawda? Ale jeżeli sytuacja będzie wyglądała tak, że któraś ze stron nie odpuści, znaczy każda ze stron musi tutaj pójść na pewne ustępstwa. To jest zbyt poważna rzecz, system edukacji w Polsce i szkolnictwo, żeby można było sobie pozwolić na eskalację tego konfliktu. A myśli Pan, że młodzież jest na tyle świadoma, żeby zrozumieć to, że może ich matury się nie odbędą, że oni mogą też na tym ucierpieć i wesprzeć w tym postanowieniu nauczycieli, bo to też jest dla nich nie lada wyzwanie. Powiem tak, ja głęboko wierzę, że matury się odbędą i o ile rozumiem to, że część nauczycieli, czy większość, nie wiem w tym momencie ilu strajkuje, ilu nie strajkuje, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ten strajk spowodował to, że młodzi ludzie, którzy przez kilka lat przygotowywali się do matury, stracili teraz na tym zamieszaniu, to znaczy, żeby matury się nie odbyły, pytanie co dalej z ich przyszłością, jak na studia i tak dalej. No, to już jest ten moment, gdzie myślę, że zdrowy rozsądek zwycięży i te matury się odbędą. Pamiętajmy jeszcze o jednym, że to, że matury mogą się odbyć, to jest jedno, a to, że ktoś musi te matury sprawdzić, a mogą je sprawdzić tylko ci, którzy są egzaminatorami maturalnymi. To nie jest tak, że wszyscy nauczyciele, czy każdy może to sprawdzać. Znowu trzeba mieć tutaj odpowiednie przygotowanie, doświadczenie do tego, żeby takie egzaminy sprawdzać. A co Panu najbardziej przeszkadzało podczas pracy w szkole? O tym już mówiliśmy. Na pewno biurokracja, na pewno brak pewnej swobody co do możliwości wyboru tego, jak uczyć, w jaki sposób. Brak tego, takie ograniczenie do szkoły właśnie, że za mało można było wychodzić poza tą szkołę, a w takiej szerszej perspektywie tego, czego nigdy nie było w szkolnictwie, od kiedy ja pamiętam, to znaczy dialogu pomiędzy ministerstwem a nauczycielami. Znaczy pewne reformy czy zmiany zawsze, takie przynajmniej ja odnosiłem wrażenie, zapadały poza środowiskiem. Nie było czegoś takiego jak dyskusja ze środowiskiem, prawda? Jeżeli się wprowadza pewne zmiany, to jednak warto się odwoływać do tego, co nauczyciele sądzili. Ja sobie nie przypominam tego, wręcz przeciwnie, nawet kiedy były różnego rodzaju protesty co do zmian, mówię tutaj o zmianach na przykład związanych z programem historii, no to ministerstwo absolutnie nie miało ochoty na dialog z nauczycielami. I to jest jeden problem. Myślę też, że ci, którzy się zajmują oświatą, to są ludzie w dużej mierze, którzy robią to zza biurka, to znaczy nie są oderwani trochę od rzeczywistości, od tego, jak to funkcjonuje, a to zawsze utrudnia w każdym zawodzie możliwość zmian i takiego po prostu takiej trzeźwej oceny sytuacji. Amerykański system nauczania mówi o tym, żeby tak na dobrą sprawę uczęszczać na przedmioty, które danego ucznia konkretnie interesują. Czy faktycznie w Polsce mamy szansę na to, żeby coś takiego było wprowadzone i czy dostrzega Pan w tym korzyści? Bo też w Polsce głównie kładziemy nacisk na to, żeby nieważne do czego ma się zamiłowanie, jednak uczyć się matematyki tak samo intensywnie jak polskiego czy historii, tak? A według Pana co ma większe korzyści, co niesie większe korzyści?
Oczywiście to jest bardzo trudne, trudne do ocenienia, bo pamiętajmy, jak się nazywa szkoła średnia w Polsce i dobrze, że się tak nazywa, liceum ogólnokształcące, czyli młody człowiek kończący liceum powinien zdobyć pewien fundament wiedzy. Tylko teraz jest właśnie pytanie, na czym ten fundament polega. Znowu wracamy do tego, o czym trochę rozmawialiśmy wcześniej. I ten fundament on powinien zdobyć, od matematyki i fizyki począwszy, na historii i języku ojczystym skończywszy. Natomiast pytanie, jaki to jest fundament, prawda, jak szeroki i jak praktyczny, jakie on ma później przełożenie na to, co się dzieje z takim uczniem dalej. No bo też znowu ta reforma, która niedawno miała miejsce, proszę zwrócić uwagę, wprowadzająca trzyletnie liceum, powodowała, że młody człowiek tak naprawdę po pierwszej klasie liceum musiał się zdecydować, z jakich przedmiotów będzie zdawał maturę. Tym samym jego wiedza z innych przedmiotów stawała się bardzo, bardzo uboga, bo tak naprawdę na przykład on już się nie uczył historii dalej. Miał tylko historię w pierwszej klasie liceum, była to historia dwudziestowieczna, naprawdę bardzo trudna i dla człowieka, który ma lat 16 czy 17, zrozumienie pewnych meandrów XX wieku, tak naprawdę najważniejszego nawet dla późniejszego funkcjonowania, jest bardzo, bardzo trudne, więc ja tutaj bym szukał jakiegoś złotego środka, to znaczy ta podstawa programowa powinna być znacznie ograniczona, znaczy może nie podstawa, ale program nauczania. Z tego programu, z każdego przedmiotu można po prostu, czy trzeba by było wyrzucić bardzo wiele elementów, które nijak przystają do dzisiejszej rzeczywistości i nie są tak naprawdę młodemu człowiekowi potrzebne. Większą uwagę zwrócił właśnie na ten element praktyczny i tyle. I myślę, że gdyby znalazł się ktoś odważny, kto by to zrobił, ale do tej pory jakoś nie widziałem i nie widzę takich ludzi czy takich inicjatyw, to myślę, że moglibyśmy mówić o jakimś dobrym początku zmian w szkolnictwie. Czyli tak podsumowując to, o czym dziś rozmawialiśmy, panie Piotrze, to zwiększenie godzin pracy nauczycieli, tak? To i nie zwiększenie, tylko unormowanie tego w sposób rzeczywisty, prawda? Odrzucenie tego, czym jest karta nauczyciela, bo ona jest absolutnie czymś archaicznym. I wprowadzenie zwykłego, prostego systemu zatrudniania nauczyciela na zwykłą umowę o pracę, 40-godzinny dzień pracy i ocenianie nauczyciela według jego wyników i jego pensja powinna być uzależniona też od tego, czy jest dobrym nauczycielem, czy jest złym nauczycielem. Dzisiejszy system powoduje, że jeżeli jestem nauczycielem już nieusuwalnym, mam kartę nauczyciela, to nieważne, czy coś robię, czy nie robię, czy się dokształcam, czy się nie dokształcam, to i tak właściwie zarabiam tyle samo, bo te dodatki, którymi dysponuje dyrektor, są naprawdę na poziomie tak śmiesznym, że nie ma to znaczenia tak naprawdę, czy ktoś będzie zarabiał 100 czy 200 zł więcej. A tak na dobrą sprawę też powiedzmy wprost, że nauczyciele to jest taka pierwsza grupa zawodowa dorosłych ludzi, z którymi spotykają się ci młodzi, tak? Więc oni też na pewno dostrzegają ten brak satysfakcji, tak? I też, bo o ile teraz licealistom łatwiej jest wytłumaczyć, bo sami szukają u źródeł, dlaczego ten strajk właściwie wybuchł, o tyle no, młodszym dzieciom trudniej jest to wytłumaczyć, więc myślę... No nie ma nic gorszego niż sfrustrowany nauczyciel, który jakby swoje kompleksy wyraża przed młodymi ludźmi. No to jest najgorsze, co może być w szkole. To jest... Nieważne, czy w podstawowej, czy w średniej. Bo młodzi ludzie to dostrzegają. Oczywiście, że dostrzegają, widzą i to też na nich jakoś wpływa. Panie Piotrze, bardzo serdecznie panu dziękuję za to, że pan przybył. Moim państwa gościem, jeszcze raz przypomnę, był pan Piotr Dmitrowicz, znany pewnie państwu jako historyk oraz publicysta. Serdecznie dziękuję państwu pięknie. Również i oczywiście zapraszam do komentowania i do tego, żebyście państwo wyrażali zdanie na temat tego, co wy sądzicie właśnie o zaistniałej sytuacji. Serdecznie państwu dziękuję i do zobaczenia.